Małgorzata, już tak na zakończenie chciałam Cię zapytać o tą Twoją przemianę, którą wszyscy obserwujemy. Ty także teraz po 9 latach zmieniłaś agencję i pracujesz z agencją Ani Lewandowskiej. Dlaczego się na to zdecydowałaś? Mówi się w naszym środowisku, że co 7 lat powinno się zmienić teatr. Jest coś w tym. Czasami jest tak, że mimo tego, że wspaniale nam się z Gabrielą Piekarniak, która wcześniej była moją menadżerką, pracowało i przyjaźnimy się i bardzo się lubimy. Czasami jest tak, że trzeba wejść do nowej wody, trzeba nabrać właśnie nowej energii. Ja też jestem taka, że potrzebuję nowych wyzwań, więc... No bardzo tak z optymizmem patrzę w przyszłość, i ponieważ już zaczęliśmy pracować, więc widzę, że super się ta współpraca układa i wiążę z nią wielkie nadzieje.